Cześć, witam Cię bardzo, bardzo gorąco. Zapraszam na kolejne nasze spotkanie. Tym razem będzie to granica funkcji, ale w punkcie. Zapraszam. Na tym spotkaniu będziemy liczyć granicę, czyli limes z jakiejś funkcji f od x. To może być jakaś dowolna nazwa g od x, h od x, czyli ogólnie limes naszej funkcji f od x, ale w punkcie. Co to znaczy granica funkcji w punkcie? To znaczy, że x ma dążyć do jakiegoś x0. I teraz są dwie tak jakby takie zasady. Pierwsza zasada mówi o tym, że jeżeli masz możliwość, licząc taką granicę, podstawić za x-a x0, to to zrób. I jak podstawisz, to ta granica będzie Twoim wynikiem, czyli tak jakby podstawisz do wzoru funkcji x0 w miejsce x. Ale czasem się tak zdarza, że my chcemy podstawić to x0 w miejsce x, ale wychodzi nam coś, co nie lubimy w matematyce. Wychodzi nam 0 podzielone przez 0. I teraz, jeżeli wyjdzie Ci 0 podzielone przez 0, to znaczy, że musisz tą funkcję doprowadzić do prostszej postaci, może przy użyciu delty, może przy użyciu rozkładania wielomianu na czynniki, może przez usunięcie niewymierności, różne metody, tak doprowadzić naszą funkcję, żeby już dało się w miejsce x podstawić x0. Bo cała zasada w liczeniu granicy jest taka przy x zmierzającym do x0, że prędzej czy później i tak za x x0 podstawimy. Tylko albo to robimy od razu na początek, bo taka jest łatwa funkcja, albo tą funkcję trzeba sobie lekko zmodyfikować. Czy to właśnie przy użyciu wzoru skróconego mnożenia, czy przy użyciu delty, czy też przy użyciu po prostu rozkładania wielomianu na czynniki i innych metod. Także zapraszam do rozwiązywania przykładów razem ze mną. Na początek przykład trywialny. Mamy policzyć granicę przy x zmierzającym do dwójki z takiej funkcji x kwadrat dodać 2x dodać 1 podzielone przez x plus 2. Po pierwsze, zastanówmy się, czy dla tej funkcji x możemy podstawiać właśnie równe 2. Czy możemy x równe 2 podstawić do tej funkcji? Oczywiście, można by było zapisać sobie dziedzinę tej funkcji. Dziedzina tej funkcji to są oczywiście liczby rzeczywiste z wyłączeniem minus dwójki. Czyli widzimy, że jeżeli sobie zapiszemy dziedzinę, to widzimy, że wcale to x zmierzające do dwójki, czyli w zasadzie mogłabym za x podstawić 2, bo należy do dziedziny. Czyli tak się składa, że granica tej naszej funkcji w tym wypadku równa się wartości tej funkcji, gdzie to jest nasza właśnie funkcja f od x, czyli równa się wartości tej funkcji dla dwójki po prostu. Czyli jednym słowem, co robimy? Podstawiamy dwójkę do wzoru tej funkcji, czyli będziemy mieć 4, dodać 4, dodać 1, podzielone przez 2, dodać 2, czyli wychodzi 4. Czyli mamy 9 podzielone przez 4, wyciągamy całości, mamy 2 całe i 1 czwarta. Czyli w tym wypadku, popatrz, granica przy x zmierzającym do dwójki z naszej funkcji jest równa wartości tej funkcji właśnie dla x równego 2. I w tym wypadku wynosi 2 całe i 1 czwarta. Kolejny przykład, w tym wypadku mamy do policzenia granicę przy x uciekającym do minus trójki i teraz z takiej funkcji 2x kwadrat dodać 6x podzielone przez x dodać 3. Oczywiście możesz sobie zapisać gdzieś na boku dziedzinę tej funkcji. Dziedziną są liczby rzeczywiste z wyłączeniem tego, co zeruje mianownik. Czyli w tym wypadku mianownik zeruje nam minus trójka i już widzisz, że niestety nie możesz tak naprawdę podstawić do tej funkcji minus trójki. Bo wtedy no, nie odzyskasz wartości tej funkcji. Możesz to tylko zrobić nad znakiem równa się w nawiasie kwadratowym. Możemy to zrobić, ale no, to nie jest po znaku równa się, tylko nad znakiem równa się, żeby nam się tutaj wygodnie to zapisywało, prawda? Żebyśmy widzieli to. Więc jak postawimy do mianownika minus 3 plus 3, to mamy 0, a jak do licznika, to będzie mieć 2 razy 9, czyli 18 i plus 6 razy minus 3, czyli minus 18. 18 minus 18 to jest 0.
Czyli mamy teraz 0 nad 0. Co to oznacza? To oznacza, że ja nie wiem, ile wynosi 0 nad 0, do czego dążę. Jest to symbol nieoznaczony. Czyli musimy sobie, tak jak powiedziałam na wstępie do tej lekcji, musimy sobie naszą funkcję spróbować jakoś do prostszej postaci doprowadzić. Jednym słowem rozbić. I teraz tak, rozbicia są różne. Albo deltą próbujemy, jak się da, albo rozkładanie wielomianu na czynniki, albo wzorem skróconego mnożenia, może wyciągnięcie przed nawias. To tak, w mianowniku po prostu nic nie zrobimy. X plus 3 przepisujemy. Natomiast w liczniku wyciągniemy sobie przed nawias dwójkę, bo się da, i x, bo się da. Wtedy, jak wyciągam przed nawias, to znaczy ja muszę tak jakby podzielić 2x kwadrat przez 2x. Zostaje mi sam x. Dodać 6x muszę podzielić przez 2x. Zostaje mi po prostu 3. I teraz popatrz, do czego to doprowadziło. Doprowadziło nas do tego, że w mianowniku też mam x plus 3 i w liczniku x plus 3, więc to mogę skrócić co do jedynek. Po prostu mi się to skróci i wychodzi mi po prostu limes przy x zmierzającym do minus 3 z 2x. Bo to mi się skróciło i teraz ja już za x mogę podstawić minus 3. Już nie będę miała żadnego symbolu nieoznaczonego 0 nad 0. Czyli jak postawię za x minus 3, to mam 2 razy minus 3, a więc to jest minus 6. Czyli granica naszej funkcji 2x kwadrat plus 6x nad x plus 3 przy x zmierzającym do minus 3 wynosi minus 6. Jeżeli te dwa przykłady, to jest dla Ciebie zbyt mało, za łatwe te przykłady, zapraszam Cię do zakupu mojego kursu online, który znajdziesz na stronie www.aikamat.pl i tam na pewno trudniejsze przykłady będziemy rozwiązywać. Tymczasem zapraszam Cię na kolejne spotkanie już ze mną. Do zobaczenia!